poszło? Tak. Słuchajcie, 14 maj, trzeci lot konkursowy. Dzisiaj kołbaskowo około 250 km, mówię to z głowy, bo nie spojrzałam nawet na listy, tak pamiętam z poprzednich sezonów, około 250 km. I kochani, wypuszczone 6.15, dochodzi 9, właśnie tak obstawiamy. Ja mówię, że jakaś 9.30, 9.40. Szef mówi, mój, że o której? Przed 10, prawda? Za 15.10. Zobaczymy, kto będzie miał rację. No dobra, jeśli chodzi o warunki pogodowe, słuchajcie, ogólnie było w dziób, ale wiatr się mocno uspokoił, w tej chwili jest prawie bezwiecznie. Także no tak czy inaczej dzisiaj gołębie mocno pracują. Także lot będzie na pewno ciekawy. Słuchajcie, idę do gołębnika. Standardowo herbata z miodem, z cytryną, dzisiaj troszeczkę imbiru też poszło i to tyle. Co chciałam jeszcze wam powiedzieć, zakosztowane 84 gołębie, przypomnę wam, na liście 88 było. Jeden został w domu, lekko zwichrowany po pierwszym locie, coś tam ze skrzydłem. Co u nas też się rzadko zdarza, ale były dość szybko wypuszczone. No coś mu tam, mówię, po tym pierwszym locie, więc sobie jeszcze na razie odpoczywa, dochodzi do siebie. No i to tyle. Także czekamy. Zerkniemy. 9.38. No i kto miał rację? Mówiłam 9.30, 9.40. Nie pomyliłam się. Ok. Czyli mamy dwa pierwsze. Idę. Jest 78, to jest dziura. Dobrze. Jest szali.
Mamy znowu to. W czubie, ten, ten mały tam. Mamy to. Słuchajcie. Dwa, teraz cztery, elegancko. I centralnie, centralnie z punktu. To? Tak, sześć tak? No, sześć, 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 no. Centralnie z punktu, pięknie. No, kurde. Pięknie. Ale słuchajcie, pierwsze samce siadły. Tak obstawialiśmy. A samice coś nam nie chciały tutaj jakoś przy gołębniku latać. Coś tak, ale samce po prostu były no petarda. No tak sobie tutaj chodziły, klepały. No. Rozmawialiśmy o niej właśnie, o tej samiczce. Rozmawialiśmy o tej samiczce właśnie. Maciszewska razy Szali, nasza oryginalna. Stary Marciszewski, mówimy stary Marciszewski, to jest 7202 pożyczony od Darka Gołąb. Parowany na naszą Szali i te gołębie już się, słuchajcie, fajnie pokazują. Na zeszły lot czwarta pozycja właśnie z tego kojarzenia gołąb. No i przed chwilą siadła samiczka, właśnie też obstawialiśmy, że może być bardzo ładnie. Taka indywidualistka ogólnie, ale w niebo idą gołębie jakieś. Dobra, także no obstawialiśmy, że ona może dzisiaj ładnie usiąść. No i jest. Okej. Okay. Jest kolejny gołąb. Kurczę, pięknie. 6-4-6 teraz siada. Samiczka z 19 roku na Nerbowskiej. Z naszej starej gwardii. I kolejny, a zobaczcie, jak pięknie wchodzę. Ile jest na zegarze? 30. No kurczę. Jest kolejny. Jest klon. 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 Klon też właśnie po 7202 Darka Marciszewskiego. O, ale zobaczcie, dostały w dupsko, no się aż się zachwiało.
7202, właśnie klon, nazwaliśmy go klon, bo jest identyczny, łeb, wszystko po prostu identyczny właśnie jak ten malczyszewski 7202. Piękny, no piękny lot, kurczę, ale jestem zadowolona. Zobaczcie, jest, no patrzę na tutaj 5 minut. 5 minut nagrywam, no jest ponad 30 gołębi. O, jest kolejny. Ale ten już od tyłu. Tak, tak. Słuchajcie, będę powoli kończyć, bo oczywiście jadę do taty zaraz. No i cóż, krótkie podsumowanie. Lot na pewno piękny, tak? No te pierwsze dwa, wydaje mi się, że to będzie czołówka, będzie jakieś uprzedzenie. No zresztą no, zobaczymy. Listy pokażą, ale ładnie, ogólnie cały lot piękny, no, wymagający lot, gołębie z kierunku szły, no pięknie, podobało mi się to. Co prawda trzeci lot dopiero, także prawdziwy lot jeszcze przed nami, wiadomo, że my czekamy na te loty dłuższe. Ale fajnie, jak to wszystko, słuchajcie, wychodzi już od początku. Widać jak gołębie, słuchajcie, rozkręcają się, jak łapią tą formę. Także jest na doma. Jeszcze raz pokażę wam, słuchajcie, jaką karmę dajemy po przylocie. I powiem wam tak, tu jest ogólnie dieta booster z MDM-u. Jest tutaj 24, dobrze mówię, nie pamiętam tych numerów. Super dieta z Bayersa. Jest troszeczkę, słuchajcie, jak ona się nazywa, zapominam też, z Bayersa, lotowa sport. O, lotowa sport, karma. I taka mieszaneczka, słuchajcie, na przylot. Niezbyt ciężka, nieobciążająca taka przewodu pokarmowego po przylocie. Także to idzie tak na dzień dobry. Dobra, moi kochani, to co? Będę kończyć, tak jak mówię, bo jadę właśnie do szpitala za chwileczkę. Ale powiem wam, ogólnie jestem zadowolona. Tak, bardzo, bardzo fajny lot. Bardzo fajny. Także oby tak dalej. O, zobaczcie jeszcze tutaj naszego 630. Dobrze.
Ale powiem wam też, że dzisiaj złapię, oczywiście będzie konkurs, ale znowu gdzieś tam no nie ma uderzenia jeszcze. 630 czeka na loty długodystansowe, wymagające, więc no ale fajnie, że łapię, chociaż te konkursy będzie dobrze na liście, ale mówię, czeka na te loty długodystansowe. Okej, to tyle na dzisiaj, pozdrawiam was serdecznie, dobry lot, cześć.